Cześć! W tym odcinku zajmiemy się modyfikacją naszego gracza, a dokładnie dodamy do niego latarkę, czyli element dosyć powszechny we współczesnych grach. Zacznijmy od tego, że stworzymy projekt First Person i ściągniemy pliki, które są w opisie tego filmiku. Jest w tych plikach m.in. mapa, która jest niewielkim kubem, niewielkim pudełkiem, w którym znajduje się gracz. Jest dosyć ciemno. Akurat w silniku Unreal Engine jest dodana akomodacja oka, więc z czasem to pomieszczenie się rozświetli, ale na razie jest tam tylko jedna lampa i jest dosyć ciemno, aby można było łatwo przetestować, jak będzie działać z konkretnymi parametrami nasza latarka. Tak wygląda gracz w naszej grze. Właśnie do niego dodamy latarkę. Którykolwiek z elementów, który zaznaczymy w naszym graczu, zaznaczy całego naszego gracza. Możemy wtedy wejść do jego blueprinta. Oczywiście blueprint wygląda tak jak wcześniej. Jest tutaj mechanika sterowania graczem. Nie będziemy się tym jednak zajmować. Wejdźmy do zakładki viewport. Tutaj widzimy gracza. Wygląda mniej więcej tak samo jak na planszy. I składa się z kilku elementów, które są wymienione tutaj po lewej na liście. Zacznijmy od pierwszego elementu. Jest to Capsule Component. Capsule Component to jest element, który odpowiada za kolizje, za overlapy. Nie ma żadnych kolizji ani ręka, ani broń, ani kamera. Najważniejsze elementy, które wchodzą w interakcję, to są właśnie związane z kapsułą. Arrow Component jest tylko do edytora, tam wskazuje strzałka, w którą stronę patrzy gracz. Łatwiej go ustawić wtedy w grze. Jest też mesh, aczkolwiek tutaj nie mamy gracza, więc mesh jest pusty. Ale elementy, które mają w nawiasie napis Inherited, oznacza to tyle, że to są podstawowe elementy struktury gracza i one muszą być, więc jeżeli nie wykorzystujemy ich, to po prostu nie można ich usunąć, ale zostawiamy je puste. Wszystkie inne pozostałe elementy są opcjonalne, na przykład kamera jest elementem opcjonalnym, możemy ustawić, czy widzi to świat perspektywicznie, czyli tak jak człowiek, czy ortogonalnie, tak jak widać obiekty w matematyce. Można dodać różnego rodzaju efekty, tak jak na przykład Dirt Mask, albo Bloom, albo głębiej ostrości, czyli Depth of Fields. Nie będziemy się tym zajmować teraz. Do kamery, dzieckiem kamery jest mesh 2P, czyli tutaj to są dłonie, które mają jakąś animację, poruszają się do góry i w dół. Dzieckiem dłoni jest karabin, który porusza się tak jak dłonie. No i w karabinie jest też kulka, którą strzelamy. Jeżeli korzystamy z VR-a, mamy tutaj lewy i prawy kontroler. Do prawego kontrolera jest przymocowana broń, no a do broni przymocowana jest kulka, która jest pociskiem. Mamy tutaj także character movement. To nie jest element, ale parametry gracza. Można tutaj na przykład ustawić, z jaką prędkością wyskakuje do góry według Zeta, no i czy ma kontrolę powietrza. Kontrola powietrza raczej w rzeczywistości tego nie ma, ale tutaj po podskoku możemy sterować graczem, na przykład może się obracać albo przesuwać. Przejdźmy jednak do Capsule Component i dodajmy latarkę. Latarka nie będzie to żaden mesh, kształt 3D, ale po prostu światło, więc szukamy na liście lights. I myślę, że najlepszym tutaj rozwiązaniem będzie spotlight, który jest światłem kierunkowym w kształcie stożka, świeci po prostu w pewnym kierunku. I tutaj pojawił się właśnie ten stożek, który pokazuje, jak to światło świeci. Możemy zmienić jego nazwę na przykład na latarka. Każdy element, który wchodzi w skład naszego gracza, ma parametry, które można zmienić. Tutaj na przykład jest siła świecenia, zasięg świecenia, a także stożek. To światło trochę zbyt szeroko świeci, więc zmienię parametry stożka. Oczywiście wraz z odległością zasięg stożka jest coraz większy promień, ale światło z czasem będzie zanikać. Ok, tutaj ustawiamy może trochę, żeby mniej świeciło niż słońce, no i na przykład możemy teraz zobaczyć, jak to działa. Jest światło, jednakże jeżeli ruszamy karabinem, to światło świeci tak, jakby było przymocowane do naszego paska, a miało być przymocowane do naszej broni, więc zobaczmy w blueprincie, jak to wygląda. Otóż fajnie, gdyby w ogóle światło było dzieckiem naszego karabinu, ponieważ do niego jest przytwierdzone, a obecnie jest przytwierdzone do kontrolera prawej ręki, więc trzeba przenieść latarkę i przymocować do naszej broni albo dłoni. Tutaj wybiorę broń. Ok. I widzimy teraz, że stożek się porusza, ponieważ jest jakaś animacja przypisana do naszych dłoni. Przesuniemy też lampę gdzieś w takie miejsce, zobaczymy też od przodu, czy jest blisko naszej broni, bo niekoniecznie jest.
przy naszej broni. Ale jak zobaczymy teraz, gdy ruszamy bronią, to ruszamy też naszym światłem. I o to nam dokładnie chodziło. Jednakże jak zobaczymy z przodu, widzimy, że światło nie jest idealnie pod karabinem. Nie możemy tego przesunąć tutaj, bo przesuniemy całym graczem. Możemy to jednak przesunąć tutaj w viewporcie. Czyli patrzymy, jak wygląda. Tutaj jest lampa, przesuniemy, tutaj jest znacznie lepiej. Ok, tutaj widzimy też zasięg, czyli attenuation radius. To jest zasięg naszego światła, który możemy zmniejszyć. Na przykład z 1000 możemy dać 500 i dzięki temu o połowę zmniejszymy zasięg naszego światła. To jest w latarkach normalne, że w pewnym momencie w dalekim tunelu nie widać światła. Ok, wygląda to tak. Zobaczmy, jak wygląda w grze. Wygląda całkiem fajnie. No, mamy tutaj światło, jest okrągłe, jest zwyczajne i ma też pewien zasięg. Jednakże, jak wiecie, latarka daje pewien wzór i tym też musimy się zająć. Weźmy jeszcze raz do blueprinta. Ponieważ tutaj jest po prostu okrągłe światło. Można tutaj dodać też inner cone angle, który sprawia, że tutaj światło i siła światła spada do zera. Natomiast jeżeli dodam inner cone, to światło traci siłę, ale do tego mniejszego okręgu. To w tym mniejszym okręgu po prostu jest pełna siła. Możemy dodać też temperaturę światła, na przykład 6000, lekko ciepłe. Wygląda całkiem fajnie, jest lekko ciepłe, ale wciąż kształt jest okrągły i nie ma żadnego ciekawego wzorku. Od tego, ale za ten element odpowiadają profile IR. To są profile, to są elementy dosyć prosto napisane w notatniku, które tworzą bryłę obrotową. Dokładnie opisują zarys obrotowy bryły, który tworzy odpowiedni sposób świecenia tego światła. W plikach, które ściągnęliście, są trzy profile przykładowe, które dosyć fajnie działają, jeżeli chodzi o latarkę. Wybiorę pierwszy z nich i wkleja się go tutaj poprzez naciśnięcie strzałki. To jest profil IS naszego elementu. Nie ustawiamy, żeby korzystało z intensywności tego profilu, ponieważ zasięg byłby mniejszy. Chcemy, aby zasięg został, ale dodajemy ciekawy element. Na przykład tutaj latarka jest zabrudzona pośrodku. Nie wiem, czy to jest dobry efekt, no ale jeżeli ktoś chce, powiedzmy, że tak latarka jest zbudowana, że ma jakąś skazę i nie świeci dokładnie na środku. Tak wygląda mniej więcej ta bryła, jest zaznaczona na żółto. Zmienię jednak na może inny profil, no bo mamy tutaj trzy, z których możemy korzystać. Na przykład taki profil. Zobaczymy, jak wygląda w grze. Jest dosyć ciekawy, ma jakby dwa okręgi. Pierwszy silniejszy i drugi trochę słabszy naokoło tego pierwszego. Może być też ciekawie wykorzystany. Jednak według mnie najciekawszym profilem jest ten ostatni, który wygląda dosyć fajnie, jeżeli chodzi o latarkę. Jest to taka jakby kopuła, która opada nieco w środku, ale nie przyciemnia tak jak tamten pierwszy profil. No i teraz latarka wygląda bardziej naturalnie. I zasięg też ma odpowiedni. Można oczywiście go powiększyć.